wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Technikali, a więc prezentacja mojego nowego, słuchajcie, sprzętu komputerowego. Tym razem dzisiaj zajmiemy się pamięciami RAM. Niewątpliwie, słuchajcie, pamięci RAM dla zwykłego laika, a więc niedzielnego użytkownika komputerowego, jakim ja niegdyś byłem, jest to, słuchajcie, rzecz naprawdę bez różnicy, jaką tą pamięć weźmiemy. Natomiast jeżeli już chcemy, jeżeli już zajmujemy się, słuchajcie, typowo grami, renderingiem, pracą na kanale, albo tylko i wyłącznie, słuchajcie, graniem, warto naprawdę zastanowić się nad dobrymi pamięciami RAM. I mam nadzieję, że dzisiaj to, co tutaj ode mnie usłyszycie, w jakikolwiek sposób Wam pomoże. A więc co, słuchajcie, zapraszam Was serdecznie. Wybór pamięci RAM nie jest, słuchajcie, taki prosty jak na przykład z obudową czy zasilaczem. Ważny jest, słuchajcie, typ płyty głównej oraz technologia, jaką ona obsługuje. Najbezpieczniej i najprościej, słuchajcie, jest wybrać najpierw płytę główną, jaka nam odpowiada, i zobaczyć właśnie na stronie producenta tej płyty listę referencyjnych pamięci RAM. Wtedy też zobaczymy, jakie kości możemy zastosować do danej płyty głównej, jakiej firmy, i dokładnie, słuchajcie, nawet model będziemy mieć wyszczególniony naszych pamięci RAM. Drugim krokiem, bardzo ważnym, jest spojrzenie na stronę też producenta samego procesora i również płyty głównej, ja właśnie tak zrobiłem, i sprawdzić, z jaką częstotliwością RAMy współpracują z daną jednostką. Jest to o tyle ważne, że jeśli kupimy pamięci z częstotliwością 3200 MHz, a płyta będzie obsługiwała maksymalnie na przykład do 2600 MHz, to niestety z taką właśnie częstotliwością będą obsługiwane nasze pamięci RAM. I co ważne, to kwestia, słuchajcie, finansowa, bo w takim przypadku będziemy na zupełnym, słuchajcie, minusie, płacąc za coś, czego mieć i tak nie będziemy. Ja wybrałem, słuchajcie, wersję 3200 MHz i moja płyta, jak i procesor obsługują takie częstotliwości, które dla gracza są bardzo, słuchajcie, ważne. Natomiast dla takiego niedzielnego, zwykłego użytkownika komputerowego ma to znaczenie tak naprawdę marginalne. Również ważna jest funkcja, słuchajcie, Dual Channel, która znajduje się na płycie głównej, która umożliwia wykorzystanie dwóch takich samych, słuchajcie, kości, najlepiej tego samego producenta, i taki sam model. Daje to, słuchajcie, zdecydowanie lepsze efekty niż kości pojedyncze. Bardzo ważna jest też wybór producenta RAMów. Ma to też istotne znaczenie, jeśli chodzi o wydajność, o chłodzenie, o przyszłościowy jakiś tam overlooking tych pamięci RAM, no i oczywiście samą żywotność. Najlepszymi producentami, zdaniem większości użytkowników, to są firmy Corsage, Kingston, Patriot, Adata, G-Skill oraz Goodram. Z pewnością tych producentów godnych polecenia jest więcej, natomiast te wymienione są mi znane i mam pewność, że kości pamięci od tych producentów są w większości przypadków niezawodne, słuchajcie, i wydajne. Ja kupiłem właśnie te oto, słuchajcie, kości pamięci. FLAR X to jest taka nowa, to jest taki nowa jednostka, słuchajcie, właśnie zrobiona na potrzeby Ryzena. Opóźnienia chyba jedne z najniższych, jakie się spotkałem, jeżeli chodzi o te pamięci, które mnie interesowały. Kupiłem je za 1055 zł. Troszeczkę cena spadła, ale jeszcze nie aż tak bardzo, żebym musiał się jakoś ciąć. Częstotliwości, słuchajcie, pracy są też tutaj różne, 2133, 2400, no i 3200, takie sobie właśnie, słuchajcie, kupiłem. Opinie są bardzo dobre, jeżeli chodzi o te kości pamięci RAM, szczególnie właśnie z moją płytą Taichi X370, i też tak naprawdę to, znaczy, i tym się, słuchajcie, zasugerowałem. Natomiast, bo ja naprawdę się, no, nie znam aż tak bardzo na kościach pamięci, z pewnością znalazłbym innej firmy. Natomiast jeżeli zobaczyłem już, że te kości pamięci są pod Ryzena, to stwierdziłem, że nie ma co, słuchajcie, mieszać się, głowić i troić, i jeszcze miesiąc stracić na to, żeby jakieś odpowiednie pamięci RAM wybrać. I właśnie, słuchajcie, zakupiłem sobie te pamięci RAM.
No słuchajcie, to by było chyba raczej na tyle. Na temat moich pamięci RAM wiecie już wszystko to, co mogłem wam powiedzieć i to, co uważam, że mogę powiedzieć. Jeżeli bardziej was interesują takie bardziej już szczegółowe informacje na temat wyborów pamięci RAM, to naprawdę polecam serdecznie fora internetowe, stricte komputerowe. Tam jest wiele fajnych ludzi, którzy z pewnością wam pomogą. Jeśli nie, są poradniki, słuchajcie, na YouTube, które z pewnością wam również mogą pomóc. I tyle, słuchajcie. Za nami, słuchajcie, jest już chyba cztery moje podzespoły. Płyta obudowa, płyta główna, zasilacz i pamięci RAM. Zostały nam tylko jeszcze chłodzenie dodatkowe, karta graficzna, twarde dyski i procesor, a więc jeszcze chyba 3-4 odcinki będą, natomiast będzie również taki film podsumowujący, a więc pokazanie już mojego całego komputera, jak to mniej więcej wygląda po złożeniu. Sprawdzimy sobie również w testach, jak to wszystko ładnie funkcjonuje i również wam pokażę całą resztę sprzętu, który jest podłączony pod mój komputer, dyski zewnętrzne i tam jeszcze inne pierdoły. Ale to wszystko, słuchajcie, już w następnych odcinkach, na które serdecznie zapraszam. Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie. Pozdrawiam was serdecznie. Pa, pa.